Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości i prokurator generalny. I to już od wielu lat. Po raz pierwszy zasiadł na tych dwóch stanowiskach w latach 2005-2007, kiedy był ministrem w rządach na początku Kazimierza Marcinkiewicza, później Jarosława Kaczyńskiego. W fotelu ministra sprawiedliwości znów zasiadł w roku 2015, a od 2016 znów jest także prokuratorem generalnym i pełnił tę funkcję w rządzie Beaty Szydło i w rządzie Mateusza Morawieckiego. I przy tym drugim zatrzymamy się na dłużej, ponieważ linia sporu między Zbigniewem Ziobro a Mateuszem Morawieckim jest czymś, co rzadko oglądamy w polityce, bo żeby minister tak otwarcie krytykował premiera, to rzeczywiście nie zdarza się zbyt często, chociaż takie uściski dłoni na początku spotkania rządu właściwie co tydzień, czy prawie co tydzień mają miejsce, ale to wszystko to kurtuazyjna polityczna gra, bo tak naprawdę, o czym zresztą mówi sam minister Ziobro, sytuacja wygląda nieco inaczej. Kontakty z Prawem i Sprawiedliwością są, myślę, że nie najgorsze. Natomiast jeżeli chodzi o bezpośrednie środowiska premiera i z panem premierem, są niełatwe. Są niełatwe i to są słowa na początek. Do słów jeszcze wrócimy, ale ważne w polityce są również gesty. To proszę zobaczyć, co dzieje się na sali sejmowej. To jakiś czas temu, kiedy Mateusz Morawiecki kończy swoje wystąpienie i jak w tym wszystkim zachowuje się właśnie Zbigniew Ziobro. Mamy radę. Dziękuję bardzo. Wracamy do rozpatrzenia punktu 23 porządku dziennego, sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu. Nie ma... Coś niesamowitego. Zobaczmy jeszcze raz, bo takich braw w polskiej polityce nie oglądamy zbyt często. Mateusz Morawiecki idzie sobie na swoje miejsca, Zbigniew Ziobro jakby czegoś szukał i drapał się po dłoni. W taki sposób bije brawo Zbigniew Ziobro Mateuszowi Morawieckiemu, ale to gesty, ważne gesty w polskiej polityce, ale jeszcze ważniejsze są przecież słowa. No to wróćmy teraz do słów właśnie Zbigniew Ziobro o premierze swojego rządu. Jest to więc też dowód na błąd. Bardzo poważny polityczny, można powiedzieć, historyczny błąd premiera Morawieckiego. Historyczny błąd premiera Morawieckiego, mówi minister w rządzie premiera Morawieckiego, Zbigniew Ziobro, i na tym nie poprzestaje. Wylicza kolejne potknięcia i błędy swojego premiera. Pieniądze chciałbym spytać w takim razie. Czy sprawdziła się diagnoza, którą wówczas postawił pan premier i przekonał kolegów też z PiS-u, że nie ma zagrożeń i pieniądze będą? No i jeszcze jedno słowo. Słowo, które weszło do polskiej polityki dzięki właśnie linii tego sporu, a więc Zbigniew Ziobro, Mateusz Morawiecki, a właściwie ten pierwszy, o tym drugim. W negocjacjach nie można być, przepraszam, miękiszonem, trzeba być twardy. Oczywiście później Zbigniew Ziobro tłumaczył, że nie chodziło mu o premiera. Nie, no w ogóle, chodziło mu o opozycję. Ale skoro do tablicy już został mimo wszystko wywołany premier Mateusz Morawiecki, no to i ten nie pozostaje dłużny i również ma swoje cierpkie słowa w kierunku ministra sprawiedliwości. Każdy Polak może sobie bardzo szybko odpowiedzieć, czy polityka tupania nogą w podłogę jest skuteczna, gdzie znajduje się dzisiaj nasz wymiar sprawiedliwości. Gdzie mógłby się znajdować, gdybyśmy dużo lepiej przeprowadzili reformę. No właśnie, jest to pół zapaść, jak mówi Mateusz Morawiecki w najnowszym tygodniku Sieci i w tym wywiadzie. Premier mówi też ostre słowa skierowane już wprost do Zbigniewa Ziobro. Większego chaosu i kłopotów niż mamy obecnie w sądownictwie już chyba mieć nie możemy. Sądownictwo zostało doprowadzone do stanu pół zapaści i myślę, że będzie wegetowało do momentu, gdy nastąpi jakaś poprawa, a może i szersza zgoda na zmiany, mówi Mateusz Morawiecki we wczorajszym wywiadzie dla tygodnika Sieci. We wczorajszym wywiadzie, dziś w Sejmie głosowali na temat odwołania ministra sprawiedliwości. Ale Zbigniew Ziobro nie z takimi politykami, jak Mateusz Morawiecki w swojej historii już wojował. Mam tutaj na sumieniu i najcięższy błąd w mojej karierze politycznej, dlatego że wtedy uwierzyłem Jarosławowi Kaczyńskiemu. Błąd w karierze politycznej, ponieważ Zbigniew Ziobro uwierzył Jarosławowi Kaczyńskiemu. To oczywiście wypowiedź sprzed lat, dotyczyła ona traktatu lizbońskiego, ale Ziobro krytykował prezesa Kaczyńskiego niejednokrotnie, ale wielokrotnie. Póki Jarosław Kaczyński będzie kierował PiS-em, to przy różnych też jego zaletach, bo niewątpliwie jest to też doświadczony polityk, to ma jednak tak poważne wady, które powodują, że uniemożliwia on jakąkolwiek partnerską współpracę.
Kiedy wydawało się, że ten konflikt już rzeczywiście jest nie do pogodzenia, Zbigniew Ziobro wylatuje z PiS-u. Prezes Kaczyński najpierw każe mu się uczyć języka angielskiego, później wprost wyrzuca go z Prawa i Sprawiedliwości, ale w polityce zawsze jest jedna ważna rzecz, która potrafi jednoczyć jak nic innego. Zbliżają się wybory. Rok 2013, wtedy prezes Kaczyński do Zbigniewa Ziobro mówi te słowa. Chodź, synu, wróć, ojciec, czeka, tak? Mówię syn, bo między nami jest taka różnica wieku, że jakbym się pospieszył, no, by się dałoby radę, no. I Zbigniew Ziobro wraca, chociaż jak sam o sobie mówi, w polityce trzeba być twardym. Polityka nie jest miejsce dla ludzi, którzy się obawiają, którzy są lękliwi. To nie jest miejsce dla tych, którzy się obawiają, którzy są lękliwi, mówi Zbigniew Ziobro, chociaż pamiętamy jego wystąpienia, kiedy chyba aż tak twardy, no to on nie był. Wszyscy razem, razem wygramy. Tyle kwestii archiwalnych. Wróćmy do polityki tu i teraz. Mateusz Morawiecki, rok 2022 i poprzednia próba odwołania ministra Zbigniewa Ziobro. Wtedy na mównicę wychodzi premier Morawiecki i mówi te słowa. Minister, którego chcecie, próbujecie odwołać, ale nie uda wam się to. Nie uda wam się to, ponieważ za nim stoi i prawo, i sprawiedliwość. Stoi i pytanie, czy stoi nadal prawo i sprawiedliwość za Zbigniewem Ziobro, ponieważ jeżeli już nie stoi, to dokładnie w tym studiu padły słowa, które mogą państwu świadczyć o tym, co wydarzy się dziś wieczorem, gdyby to PiS rzeczywiście nie chciało stać za Zbigniewem Ziobro. Fragment programu Onet Opinie. Odwołanie Zbigniewa Ziobro z funkcji ministra sprawiedliwości to oczywiście jest koniec koalicji, to są przyspieszone wybory, co do tego nie ma żadnej wątpliwości. A mówi to poseł Janusz Kowalski, który już kiedyś był wiceministrem, wtedy aktywów państwowych. Za krytykę premiera Morawieckiego stracił stanowisko, odnalazł się znów jako wiceminister, tym razem w Ministerstwie Rolnictwa. Podobnie zresztą Jacek Ozdoba, inny człowiek Zbigniewa Ziobro, który jest wiceministrem środowiska i klimatu. I za krytykę Mateusza Morawieckiego odebrano mu właściwie wszystkie kompetencje, ale wiceministrem pozostał. Takie rzeczy tylko w polskiej polityce. No i wróćmy już na sam koniec do tego, co dziś wieczorem może się wydarzyć, ponieważ Zbigniew Ziobro krytykuje Mateusza Morawieckiego, ale czasem też i próbuje wyciągać rękę na zgodę. Taką propozycję w konwencji honorowej do pana premiera, by zechciał przyjąć zakład. A stawką tego zakładu niech będzie polski dobry alkohol, znakomity, Śliwowica Łącka. Tak. Polskie obyczaje. I tutaj Zbigniew Ziobro mówi wprost, co miałaby ta Śliwowica załatwić? Myślę rad pięknej piosenki Ryszarda Rynkowskiego. Możemy wypić za błędy znakomitą Śliwowicę Łącką i porozmawiać, co z tym dalej zrobić. Co z tym dalej zrobić, wypić za błędy? Gdyby panowie mieli wypić za błędy, które sobie nawzajem wyliczają, to nie wiem, czy byliby w stanie ze sobą w ogóle rozmawiać. I pytanie najważniejsze. Czy po dzisiejszym wieczornym głosowaniu w Sejmie ziszczą się te słowa, które padły wiele lat temu w polskim Sejmie podczas konferencji prasowej wtedy jeszcze zjednoczonych wszystkich polityków Prawa i Sprawiedliwości? Pan minister Ziobro musi niestety nas opuścić. Dziękujemy bardzo. No, oczywiście konferencja prasowa sprzed wielu lat, ale pytanie, czy te słowa nie będą dziś symboliczne, bo spójrzmy na harmonogram obrad Sejmu. Tam cały czas dziś o godzinie 20 widnieje głosowanie na temat odwołania Zbigniewa Ziobro. A żeby do tego doszło, to potrzeba 231 głosów. Widzimy godzina 20, wniosek o wyrażenie wotum nieufności. Czy te 231 głosów uda się zebrać opozycji, czy też nie? Tutaj potrzebne byłoby poparcie także PiS-u, a wydaje się, że w tym momencie jest to rzecz niemożliwa, chociaż ta szorstka przyjaźń w polityce trwa i chyba trwać przez jakiś czas jeszcze będzie.